Intensywne prace nad fosforkiem Indu rozpoczęto w latach, w połowie lat 80., przy czym wtedy był to materiał, który był potrzebny dla zastosowań elektroniki wojskowej. Pozwalał on uzyskiwać bardzo szybką elektronikę, wiele gigaherców, lasery podczerwieni, detektory podczerwieni. No, wojsko na to czekało w ramach tamtej gospodarki. Każdy ustrój pracował jakby na swoje potrzeby. Nie można ich było kupić za granicą, w związku z czym w Polsce w Instytucie też nad tym materiałem intensywnie pracowaliśmy. No, tak było do roku 90. W roku 90. wszystko się zmieniło. Zmienił się ustrój, runął mur berliński. I to, co można było zaobserwować na świecie, to znaczne przesunięcie kapitałów z przemysłów zbrojeniowych na przemysł dóbr powszechnego użytku. Wtedy zainteresowanie fosforkiem Indu na świecie zmalało. My się stanęli przed problemem, czy kontynuować pracę nad tym materiałem, czy, podobnie jak wiele innych ośrodków, zaprzestać bądź zmniejszyć tempo. Doszliśmy jednak do wniosku, że rynek tych zastosowań cywilnych kiedyś się o ten materiał upomni. I rzeczywiście tak się stało. Tak się stało na przełomie XX-XXI wieku. Ważnym segmentem tego rynku były przedszkola, więc telefony komórkowe, które każde dziecko potrzebuje mieć. To bardzo, bardzo rozwinęło rynek. Podobnie telekomunikacja i przewodowa, i bezprzewodowa. O ten materiał nagle klienci z całego świata zaczęli się bardzo, bardzo rozpytywać. Ponieważ nasza technologia była już na takim bardzo przyzwoitym poziomie, a Instytut był dosyć znany w świecie, stawił się u nas przedstawiciel firmy Umicore. Po jakimś czasie, po namyśle, doszli do wniosku, że w przypadku takich materiałów, które dopiero się rozwijają, które są rzeczywiście z najnowocześniejszej technologii, to wygodniej jest fabrykę umieścić blisko ośrodka, który opracowuje technologię tego materiału, a nie tak jak się dzieje w przypadku już tych produktów bardziej, tak powiem, stabilizowanych na rynku, w pobliżu właśnie rynku, tam gdzie ludzie to będą kupować. My podpisaliśmy stosowne porozumienia, zapadła decyzja o budowie fabryki. W tej chwili są uruchamiane pierwsze urządzenia i linia pilotowa powinna w marcu ruszyć. Każdy z nas miał okazję zetknąć się z takim urządzeniem, które zawierało diodę świecącą, bądź też wyświetlacz cyfrowy, bądź też rozmawiał przez telefon, przez linię światłowodową. Przyrządy półprzewodnikowe, zwane przyrządami optoelektronicznymi, takie jak diody świecące, lasery, detektory, są wytwarzane w oparciu o materiały z tak zwanej grupy związków A3B5. Opracowaniem tych materiałów w Polsce zajmujemy się stosunkowo długo. Mamy już w swojej historii małą produkcję monokryształów i was epitaksjalnych, na których w Polsce wytwarzane były diody świecące stosowane w zegarkach, powiedzmy w postaci wyświetlaczy cyfrowych. No niestety polska elektronika w pewnym momencie padła. Tym niemniej pozostały pewne grupy, które się z tym niecałkowicie pogodziły, szczególnie grupy w instytutach badawczych, które fragmenty technologii wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, a właściwie głównie fragmenty technologii dotyczące materiałów półprzewodnikowych w dalszym ciągu uratowały i kontynuowały prace badawcze, starając się dotrzymać kroku światowym potentatom. Zajmujemy się badaniami nad metodami otrzymywania monokryształów z tych związków. W ostatnim czasie szczególnie interesującym i atrakcyjnym jest fosforek Indu, stosowany przede wszystkim w przyrządach optoelektronicznych, takich jak lasery i detektory, do przesyłania głosu w postaci sygnału świetlnego, który potem jest odpowiednio obrabiany poza detektorem i przetwarzany znowu na sygnał dźwiękowy, który z drugiej strony linii u odbiorcy jest słyszalny, powiedzmy, w postaci dźwięku.
Innym atrakcyjnym i perspektywicznym zastosowaniem tego materiału są układy scalone o najwyższej w tej chwili szybkości działania, zarówno układy mikrofalowe, jak i optoelektroniczne, w których elementy optoelektroniczne są zintegrowane z elementami mikrofalowymi. Omawiane związki półprzewodnikowe z grupy A3B5, do których należy fosforek indu, składają się z dwóch elementów, to znaczy elementu z grupy trzeciej, w tym przypadku indu, i elementu z grupy piątej, to znaczy fosforu. Trudność otrzymywania tych materiałów polega na tym, w porównaniu na przykład z krzemem, że są to materiały o wysokiej prężności par. Wysokiej prężności par fosforu. W przypadku fosforku galu w warunkach równowagi fazowej, czyli na przykład w warunkach stopienia, prężność par fosforu nad stopionym fosforkiem indu jest około 27 atmosfer. Przy punkcie topnienia 1062 stopnie Celsjusza stwarza to zasadnicze problemy w technologii otrzymywania tego materiału. To znaczy, że musi on być otrzymywany w warunkach hermetyzacji. Najprostszym sposobem hermetyzacji jest otrzymywanie tego materiału w zamkniętej ampule kwarcowej, w zamkniętej, zaspawanej pod próżnią ampule kwarcowej, w której umieszczamy w łódce kwarcowej metaliczny int o czystości co najmniej 6 dziewiątek, czyli 1 ppm wszystkich zanieczyszczeń, i umieszczamy w odpowiednim pojemniku czerwony fosfor, również o wysokiej czystości, co najmniej na poziomie 6N. Te materiały nie są w Polsce wytwarzane. Fosfor otrzymujemy z Japonii. Int, który jest odzyskiwany przy produkcji cynku, otrzymujemy w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych, chociaż jest możliwość również kupowania go w Europie. Te materiały umieszczamy w odpowiedniej łódce, int w łódce kwarcowej. Składniki umieszczamy w tejże ampule, zatapiamy pod próżnią i przy wytworzeniu odpowiednich warunków termicznych, to znaczy przy nad pojemnikiem, czy wokół pojemnika, który zawiera gal, temperatura powyżej topnienia związku, nad pojemnikiem, który zawiera fosfor, temperatura około 540-560 stopni Celsjusza. Ta temperatura, jest to tak zwana temperatura najzimniejszego, czy zimnego końca ampuły, zapewnia nam ciśnienie par fosforu w pobliżu punktu równowagi fazowej, czyli zapewnia nam istnienie fosforu w postaci pary, w postaci cząstek P2 i P4, które wchodząc w kontakt ze stopionym indem powodują powstanie związku. Czyli warunkiem istnienia związku w fazie ciekłej, bądź też syntezowania związku, jest odpowiednio wysoka prężność par fosforu. Inną możliwością hermetyzacji jest i syntezy tą metodą, jest umieszczenie indu w pojemniku kwarcowym pod przykryciem odpowiedniej warstwy cieczy hermetyzującej. W naszym przypadku jest to szkliwo trójtlenek boru, które w stanie stopionym jest całkowicie przezroczyste. W stanie stopionym w temperaturze topienia związku, czyli około 1100 stopni Celsjusza. Rezultatem syntezy w zamkniętej ampule są takie pręty polikrystalicznego fosforku indu, który jest materiałem wsadowym stosowanym już potem w procesie otrzymywania monokryształów. Tu jest rezultat syntezy metodą tak zwaną inżekcji, czyli wstrzykiwania par fosforu do stopionego w tyglu indu pod przykryciem warstwy B2O3.
Jest to materiał też polikrystaliczny, bardzo czysty, metoda pozwalająca na otrzymywanie dużych stosunkowo ilości materiału polikrystalicznego, który służy dalej w procesie monokrystalizacji jako materiał wsadowy. Więc jest to urządzenie do monokrystalizacji fosforku indu metodą Czochralskiego z hermetyzacją cieczową. Tutaj mamy panel sterowniczy, natomiast samo urządzenie znajduje się tutaj za ścianą. Urządzenie to może pracować w ekstremalnych warunkach, to znaczy wnętrze komory tego urządzenia wypełnia układ termiczny, we wnętrzu którego otrzymuje się monokryształy fosforku indu. Sam proces przebiega w wysokiej temperaturze, to jest temperatura ponad 1000 stopni, 1060 stopni i przy ciśnieniu około 35 atmosfer. Przed procesem, właśnie na tym komputerze, programujemy parametry procesu, a więc prędkość krystalizacji i temperatury na nagrzewnikach. Tutaj mamy, nawiasem mówiąc, multisystem grzewczy składający się z czterech nagrzewników. Programujemy profil kryształu, no i przebieg procesu, parametry regulujące przebieg procesu w czasie. Po załadowaniu tego urządzenia, to znaczy po napełnieniu, po włożeniu materiału do tygla, następuje sam proces. Następuje stopienie materiału, a następnie proces krystalizacji. Tutaj na monitorze mamy już pokazany, widać, jak krystalizuje ten materiał. A więc mamy tutaj monokrystaliczną zaródź zanurzoną do stopionej cieczy, do stopionego fosforku indu, który jest jeszcze dodatkowo przykryty warstwą trójtlenku boru. Jest to wszystko po to, żeby materiał ten nie dekomponował się. Następnie komputer praktycznie sam realizuje proces krystalizacji. Naszym zadaniem jest otrzymanie monokryształu o określonej długości, o określonej średnicy i o określonych parametrach. To znaczy, w zasadzie cały proces jest kontrolowany przez komputer oprócz struktury. To znaczy, my nie możemy na przykład zaprogramować sobie tutaj struktury. Wiemy, że myśmy założyli zaródź o określonej orientacji, ale w trakcie procesu mogą powstać jakieś bliźniaki, czyli to podwójny kryształ, i wtedy należy skorygować parametry procesu i rozpocząć proces krystalizacji od początku. Wynikiem końcowym jest otrzymanie monokryształu o średnicy 2 cale, czyli około 51 mm i długości powyżej 20 cm. Rekordem jest otrzymanie kryształu o długości około 28 cm. To jest, można powiedzieć, że to jest osiągnięcie światowe.